Jednym z powodów operacji sił obronnych Izraela w Strefie Gazy jest uwolnienie zakładników przetrzymywanych przez terrorystów z Hamasu. Dla wielu ludzi na całym świecie jest to zadziwiające, jak bardzo Izraelowi zależy i zależało w przeszłości na wyratowaniu jeńców, zakładników czy osób porwanych. Jak wielką cenę byli gotowi zapłacić, aby uwolnić nawet szeregowego żołnierza porwanego do niewoli. Ta postawa wynika z głęboko zakorzenionych wartości judaizmu, aby chronić i ocalić nawet jedno życie, a także z wielowiekowej historii ciągłych konieczności ratowania braci z opresji wrogiego otoczenia. Historia Izraela jest historią narodu ratującego i wykupującego swoich jeńców i zakładników. W Biblii, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 14, znajdujemy opis pewnego konfliktu zbrojnego z czasów patriarchy Abrahama, kiedy ziemię obiecaną najechała koalicja władców mezopotamskich pod wodzą Kedorlaomera, aby stłumić rewoltę pięciu królów kananejskich, którzy chcieli wyzwolić się z poddaństwa i zależności. Buntownicy zostali pokonani, a władcy mezopotamscy, jak stwierdza Tora, zabrawszy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odeszli. Zabrali także Lota, bratanka Abrama, i jego dobytek i odeszli. Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich 318 wypróbowanych ludzi, urodzonych w jego domu, i ruszył w pościg aż do Dan. Potem, podzieliwszy swój oddział, napadł na nich w nocy ze sługami swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby, na północ od Damaszku. Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi. Ta scena uważana jest za pierwszy w historii narodu wybranego incydent porwania zakładników oraz brawurowej akcji specjalnej odbicia ich z niewoli. I odtąd historia Żydów będzie przeplatana takimi sytuacjami. Od Abrahama, ojca narodu, ratującego bratanka z niewoli, do helikopterów izraelskich sił obronnych transportujących uwolnionych zakładników Hamasu. 4000 lat uwalniania z niewoli współbraci, walki, wykupu za niebotyczną cenę, narażania własnego życia dla wybawienia z uwięzienia. Zauważmy, że Lot został uprowadzony niejako przy okazji. Nie miał kompletnie nic wspólnego z wojną lokalnych watażków i ich konfliktami. Ale ona przyszła do niego nieproszona. Abraham włączył się, aby uratować Lota, i Bóg był z nim i dał mu niebotyczne zwycięstwo. Po uwolnieniu Lota, Abram spotyka się z Melchizedekiem, królem kapłanem miasta Salem, późniejszego Jeruszalaim. Potem oddaje lokalnym królom ich odzyskane mienie. Nie włączył się do walki dla zdobyczy, łupów czy podboju, ale w szlachetnym celu ocalenia krewnego. Ta wrażliwość zostaje mocno wdrukowana w żydowski genotyp, by tak rzec. Tora zabrania takich praktyk, które są powszechnym sposobem bogacenia się u ludów pogańskich, a związane są z handlem ludźmi. Przykazanie nie kradnij najpierw odnosi się do porwań ludzi, handlu ludźmi, a w drugiej kolejności do mienia materialnego. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 21, werset 16, postanawia: kto porwie człowieka, to czy go sprzedał, czy też znaleziono go jeszcze w jego ręku, poniesie śmierć. Te imperatywy uwalniania z niewoli utrwaliły się wraz z eksodusem z Egiptu i doświadczeniami narodowej niewoli. Uczony i filozof średniowieczny Maimonides powiedział: nie masz większego przykazania niż wykupienie zakładnika, ponieważ zakładnik jest jak ten, który łaknie, lub który jest spragniony, lub nagi, lub ten, który stoi na krawędzi przepaści śmierci. Prawo żydowskie rozwija tę myśl.
Jedno z postanowień stwierdza: jeśli masz pomóc ubogiemu bratu w nędzy, który jest wolny, lub wesprzeć wykup zakładnika, to wybierz najpierw to drugie. Czyli jeżeli chcesz spełnić dobry uczynek i masz pewną kwotę, którą chcesz wesprzeć swojego brata, który jest w trudnej sytuacji materialnej, ale dowiesz się, że jest możliwość wsparcia finansowego okupu za zakładnika, to najpierw zdecyduj się na to drugie. I dalej prawo żydowskie powiada: jeśli nadal zabraknie ci środków, by wykupić braci, dozwolone jest ci nawet sprzedać zwój tory, aby dopełnić wykupu. Wśród 10 zobowiązań męża wobec żony w kontrakcie małżeńskim jest też obowiązek wykupu jej, jeśli znajdzie się w niewoli. Tak zrobił Dawid, kiedy walczył z Filistynami na południu kraju, a podstępni Amalekici za jego plecami uprowadzili żony i córki, jego i jego wojowników, po napadzie na miasto Syklak, które spalili. O tym czytamy w pierwszej księdze Samuelowej w rozdziale 30. Amalekici wtargnęli do Negewu i do Syklak, zdobyli Syklak i puścili je z dymem, wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili ze sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowie i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak że im wreszcie nie stało łez do płaczu. Jak widać, to było traumatyczne doświadczenie, pokazujące głęboko ludzkie oblicze tych żołnierzy. Choć byli twardzi w walce, gdy zobaczyli, że nie ma już ich żon i dzieci, doznali załamania. Ostatecznie ogarnęli się i z Bożą pomocą zdołali przeprowadzić bohaterską akcję odbicia swych rodzin z niewoli. Jak w końcu czytamy, i uratował Dawid wszystkich, których zagarnęli Amalekici, a także obie swoje żony wyratował Dawid. Chodzi o Abigail i Achinoam. A nic im nie przepadło, od najmniejszego aż do największego. Ani z synów, ani z córek, ani z łupu, ani z czegokolwiek, co im zabrali. Wszystko to Dawid odzyskał. Takie misje specjalne, dokonywane przez wojowników lub żołnierzy, miały miejsce w czasach suwerenności władzy Izraela lub kiedy takie zasoby były dostępne. Ale podczas długich wieków wygnania Żydów, rozproszenia i braku państwowości możliwe było ratowanie uwięzionych tylko przez negocjacje z porywaczami i zapłatę żądanego okupu. Zazwyczaj kluczową rolę odgrywali przywódcy danych wspólnot żydowskich. Często uboższe gminy zwracały się do bogatszych społeczności w innych regionach świata z prośbą o wsparcie finansowe wykupu uwięzionych. W Genizie Kairskiej, zawierającej tysiące dokumentów, listów, tekstów religijnych, papirusów, świadczących o życiu i funkcjonowaniu kairskiej diaspory żydowskiej od IX wieku naszej ery, odkryto także liczną korespondencję dotyczącą wykupu jeńców czy zakładników. Apelowano o wsparcie u darczyńców z innych krain. Podawano, o kogo chodzi i jakie będą koszty, omawiano warunki wykupu, etc. W owych czasach porwania ludzi i branie w niewolę w celu sprzedaży były ogólnie na porządku dziennym. Robili to piraci, rabusie, różne bandy opryszków grasujące na szlakach kupieckich. Pojmanych często sprzedawano w portach Afryki Północnej, stąd taka aktywność gminy kairskiej. Jeden ze znalezionych dokumentów został podpisany przez samego Maimonidesa, wielkiego rabina i filozofa, który poręczał przekazanie wysokiej dotacji na rzecz uwolnienia zakładników i ta dotacja została wpłacona przez jednego darczyńcę, który w tym celu sprzedał cały swój majątek.
Na ogół zakładnicy i donatorzy nie byli spokrewnieni, nawet się nie znali, ale w zbiorowej świadomości wszystkich wspólnot żydowskich, czy w Europie, czy na Bliskim Wschodzie, czy w Afryce, ciężki los wygnańców był niemal osobistym przeżyciem, gdyż od dzieciństwa oni wyrastali na opowieściach o niewoli, wyjściu z Egiptu, o uprowadzeniu do Babilonu, czy o strasznym losie żydowskich jeńców pojmanych przez Imperium Rzymskie. W połączeniu z wartościami Tory to kształtowało unikalną wrażliwość na każde życie ludzkie i poczucie jednej wspólnoty losu. Czasem proces wykupu kończył się niepowodzeniem, a uwięzieni nawet po latach umierali w niewoli. Ale czasem wykup zakładnika przynosił dodatkowo nieoczekiwany sukces. O tym opowiada historia o czterech zakładnikach, która wydarzyła się w X wieku. Otóż na jednym statku płynącym z Italii znajdowało się czterech wybitnych rabinów pochodzących z Babilonu. Piraci pojmali statek i pasażerów, nie wiedząc, kto jest kim. Opływając porty Morza Śródziemnego, po trochu sprzedawali grupy zakładników. Owi czterej rabini znaleźli się w czterech różnych lokalizacjach, od Egiptu przez Maroko po Hiszpanię. I każdy miał szczęście, że został wykupiony przez lokalne gminy żydowskie, które oczywiście nie wiedziały, kim oni są. A po latach stali się wielkimi przywódcami czterech prężnych i kwitnących wspólnot. Jednym z nich był rabbi Mojżesz ben Hanoch wraz ze swoim synem, dzięki którym kultura żydowska przeżyła swój złoty wiek w hiszpańskiej Kordobie w czasach przed Inkwizycją. Ale w Gemarze, tradycji rabinicznej, są też instrukcje zalecające, aby nie przepłacać za żydowskich zakładników, gdyż na dłuższą metę Żydzi staliby się towarem szczególnie pożądanym przez handlarzy, co miałoby fatalne skutki. Zwolennikiem tego podejścia był znany rabbi Maharam, mieszkający w niemieckiej Wormacji. Kiedy rabbi sam został pojmany i uwięziony, ponieważ usiłował nielegalnie przedostać się do ziemi Izraela, znalazły się niebotyczne pieniądze na jego wykupienie. Jednak on nie zgodził się nawet na zawyżoną kwotę i w rezultacie pozostał przez resztę życia w więzieniu. Tam napisał swe najważniejsze komentarze. Dopiero 14 lat po śmierci jego ciało wykupił za ogromną fortunę bogaty Żyd, student jego dzieł. Do dzisiaj można oglądać ich nagrobki znajdujące się obok siebie. Negocjacje o uwolnienie rodaków i uzgodnienie warunków wykupu stało się elementem sztuki dyplomacji żydowskiej doskonalonej przez wieki. Aż nadszedł czas Holokaustu, bezprecedensowego mordu na narodzie żydowskim, kiedy nazistowscy Niemcy z premedytacją udawali, że chcą negocjować, tylko po to, aby zmylić ofiary i usprawnić skuteczne ich zabijanie. Jednak po 1948 roku, kiedy odradza się państwo Izrael, jego twórcy powracają do metod praojców i stawiają sobie za punkt honoru stworzenie sprawnych służb, które będą zdolne ratować życie każdego Żyda w opresji, gdziekolwiek by się nie znajdował. Jednym z przykładów jest operacja Piorun. Było to brawurowe odbicie żydowskich zakładników porwanych przez Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny. Akcja miała miejsce na płycie lotniska w Entebbe w Ugandzie w 1976 roku. Uwolniono 100 zakładników, a podczas akcji życie oddał tylko jeden komandos izraelski. Był nim Jonatan Netanyahu, brat Benjamina. Także w obecnie trwającym konflikcie z Hamasem, zanim wojsko izraelskie rozpoczęło akcję w Strefie Gazy, zaproponowano nieoficjalnie dużą sumę, miliona dolarów oraz pełne bezpieczeństwo w zamian za informację,
gdzie przetrzymywani są zakładnicy. Ale jak się okazało, pozostała tylko walka o ich uwolnienie. Na całym świecie wielu chrześcijan modli się o uwolnienie reszty zakładników i ich bezpieczny powrót do domów i rodzin. Przez modlitwę również my możemy uczestniczyć w tej mitwie, dobrym czynie, ważnym przykazaniu. Oby Wszechmogący okazał swą łaskę, gdyż On pragnie pocieszenia swego ludu. Przypomnijmy słowa proroka Izajasza. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Dziękuję za Waszą uwagę. Szalom i do zobaczenia.